Gość waszego radia FM. Czas na magazyn Gość waszego radia. Przy mikrofonie Sylwia Wysocka, a ze mną Łukasz Kwiatkowski, po raz pierwszy w roli burmistrza Żnina. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Łukaszu, trzech kandydatów w wyborach, dobrze znanych ze sceny politycznej Żnina i pan. Liczył pan, że zwycięstwo przyjdzie w pierwszej turze? Panie redaktor, oczywiście, że nie. Co prawda podczas kampanii wyborczej już nas, można powiedzieć, nie na samym początku, ale gdzieś tak w połowie liczyliśmy się z tym, że i tak podejrzewaliśmy, że będzie druga tura. Druga tura między mną a panem burmistrzem Robertem Luchowskim. I można powiedzieć, że na tydzień przed wyborami planowaliśmy już strategię na dogrywkę. Planowaliśmy wspólnie razem z moim zespołem, co będziemy robić, jakie działania poczynimy, aby jeszcze bardziej pokazać się mieszkańcom w tej kampanii wyborczej. No i dużym zaskoczeniem był wynik wyborczy 7 kwietnia dla nas, choć część osób wskazywała na tydzień przed wyborami, coraz więcej głosów dochodziło takich, że jednak to się rozstrzygnie w pierwszej turze. I ja powiem szczerze, nie przyjmowałem tych optymistycznych wersji wyników, tych wyników wyborów, więc z pokorą pomału czekaliśmy wieczór wyborczy za wynikami. To pytam, co kiedy okazało się, że duża przewaga, że jedna tura, że zwycięstwo? To znaczy wieczór wyborczy mieliśmy w jednym z lokali w Żninie, spotkaliśmy się wszyscy kandydaci do Rady Miejskiej w Żninie z ramienia Komitetu Wyborczego Forum Samorządowego Pałki. No i tak pomalutku otrzymywaliśmy SMS-ami informacje, gdzie, jak mieszkańcy w komisjach wyborczych głosowali. I tak spływały do nas i my za pośrednictwem tutaj, można powiedzieć, komputera i Excela wpisywaliśmy sobie te wyniki. I tak się nam taki wykres procentowy tworzył i nie dowierzaliśmy. Tylko jedna komisja, tak? Tak, tak. Tylko w jednej komisji przegrałem z moim kontrkandydatem, bodajże chyba 35-34 w Wójcinie, ale to... Przejęcie władzy, przekazanie władzy. Jak to wyglądało w Żninie? Z panem burmistrzem Robertem Luchowskim spotkaliśmy się trzykrotnie. Trzy razy przed zaprzysiężeniem. Pierwszy raz w gabinecie pana burmistrza, drugi raz w pokoju u mnie w wydziale w Starostwie Powiatowym w Żninie i później na kilka chwil, na jakieś dobre pół godzinki przed zaprzysiężeniem i pierwszą sesją. Przekazanie było naprawdę bardzo pokojowe. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, które mnie czekają. Rozmawialiśmy o pracy w urzędzie, o pewnych rozwiązaniach, o tematach rozpoczętych, o tym, co w pierwszy, czym, o tym, czym w pierwszej kolejności należy się zająć. Klimat tych rozmów był naprawdę bardzo dobry, za co chciałbym panu burmistrzowi bardzo serdecznie podziękować. Panie burmistrzu, co z pana zastępcą? Będzie, nie będzie, wiemy kto, nie wiemy. Wiemy, znaczy ja pan wiem. Wie. Ja wiem, natomiast mieszkańcy jeszcze chwilkę będą musieli z tym poczekać. Myślę podobnie też jak w Gąsawie. Tutaj też pan burmistrz Jacek Superczyński jeszcze tego zastępcy nie powołał. W Szubinie, z tego co wiem, burmistrz również na ten moment takich ruchów nie czyni. Na pewno burmistrz Żnina będzie miał swojego zastępcę, ale kto nim będzie, jeszcze chwileczkę będziemy musieli poczekać. A co z kadrą urzędu? Zmiany na stanowiskach, pożegnania? Pierwszy dzień po zaprzysiężeniu miałem przyjemność spotkania się ze wszystkimi pracownikami Urzędu Miejskiego w Żninie na uli imienia Zbigniewa Skorwidera. Przekazałem informację pracownikom, że żadnego majowego, kadrowego tsunami w urzędzie nie będzie. Poprosiłem o wsparcie, o pomoc i pracę na rzecz tutaj mieszkańców gminy Żnin, na rzecz gminy Żnin. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj duże ruchy kadrowe. Na ten moment wszedłem do urzędu, przyglądam się, obserwuję, jak ten urząd funkcjonuje, jak on działa, jak poszczególne wydziały radzą sobie z obecnymi kadrami, czy gdzieś są potrzebne wzmocnienia, czy gdzieś są potrzebne przesunięcia, jak z obciążeniami pracowników. Na ten moment, tak jak wcześniej wspomniałem, patrzę,
jak ten urząd funkcjonuje. No i myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będą podejmowane, jeżeli będą potrzebne oczywiście, jakieś ruchy kadrowe, no jeżeli chodzi o kwestie tutaj kierowników, dyrektorów wydziałów, ale no na pewno już pani redaktor wie, że ze stanowiska dyrektora Wydziału Turystyki, Promocji, Kultury i Sportu zrezygnował pan Dawid Kolasa, który przeszedł do Urzędu Gminy w Dąbrowie. Tam został zastępcą wójta gminy Dąbrowa. Z tego miejsca, jeżeli mogę, to panie Dawidzie gratuluję. No i tutaj na pewno będzie trzeba powołać jak najszybciej dyrektora tego wydziału. Pod koniec kadencji pan burmistrz Robert Ruchowski, pełniącego obowiązki dyrektora tego wydziału, zadania powierzył panu Aleksandrowi Krancowi. To na ten moment tyle. Czy wzorem innych urzędów, gdzie zmieniła się władza, planowany w Żninie jest również audyt? Kwestia audytu, tak, jest brana pod uwagę. Ogólnie w Urzędzie Miejskim w Żninie nie ma audytora wewnętrznego. To jest, myślę, tutaj duży problem, jeżeli chodzi o kwestie administracyjne, o kwestie funkcjonowania urzędu. Wspólnie z panem sekretarzem już rozmawialiśmy na ten temat i kwestia jest właśnie w toku. Zatrudnienie audytora to jest priorytet, któremu, myślę, tutaj też powierzymy przeanalizowanie i wykonanie audytu w Urzędzie Miejskim w Żninie, zwłaszcza pod kątem wydatkowanych pieniążków. I jakie pierwsze kroki, jakie inwestycje? Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o inwestycje, to przygotowujemy się do wnioskowania o środki zewnętrzne w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli tak zwane środki ZIT-owskie. Tutaj gmina Żnin będzie realizowała kilka zadań, między innymi termomodernizacja budynków komunalnych, jest ich 9, trwa przygotowanie dokumentacji, podobnie jak ruszają też prace związane z dokumentacją modernizacji stadionu miejskiego w Żninie i również cały czas trwa praca związana z dokumentacją aplikacyjną dotyczącą dróg rowerowych w gminie Żnin. Będziemy się starali tutaj tą spójność tych dróg rowerowych zachować. Także bodajże, jak się nie mylę i dobrze pamiętam, tam w tym projekcie zaplanowano 4 dodatkowe drogi rowerowe na terenie miasta Żnina. No to myślę, że to tak w pierwszej kolejności i rozglądamy się za kolejnymi dofinansowaniami, zwłaszcza jeżeli chodzi o Dom Kultury, o nowy Dom Kultury w Żninie. Temat możliwego dofinansowania nadałem już dyrektorowi, który jest odpowiedzialny za inwestycje. Jest teraz konkurs. Będziemy na ten temat też rozmawiać. Czyli jest szansa na budowę nowego. Takie środki się, z tego co kojarzą, pojawiły. Będziemy obserwować, czy my jako gmina się tutaj będziemy łapać na to dofinansowanie, czy nie. Czy ta kwestia związana z budową nowego wchodzi w rachubę, czy nie. Ale coś takiego krąży w przestrzeni publicznej. Badamy te kwestie, obserwujemy, no, trzymamy rękę na pulsie, bo kwestia nowego domu kultury jest, myślę, tutaj dla nas bardzo priorytetowa. W jakim kierunku pójdzie gmina Żnin? Na pewno w dobrym. Mam taką nadzieję. No przede wszystkim prorozwojowy. Mam nadzieję, że tutaj kondycja finansowa gminy Żnin pozwoli na to, aby ten trend inwestycyjny na, myślę, dość dobrym poziomie utrzymać. A najlepiej będzie, aby jeszcze sobie podnieść tą poprzeczkę wyżej. Środki do pozyskania na pewno będą. Obserwujemy, co się dzieje z KPO. Obserwujemy, czy my gdzieś tutaj mamy możliwości pozyskiwania pieniążków na nasze pomysły, na nasze zadania. No, w kierunku na pewno prorozwojowym. Tylko centrum, tylko Żnin, czy globalnie widzimy całą gminę? Oczywiście globalnie widzimy całą gminę. Miałem przyjemność uczestnictwa w ubiegłym tygodniu na takim nieformalnym spotkaniu z sołtysami oraz przewodniczącymi rad osiedli. Tutaj część też postulatów wybrzmiała. Tereny wiejskie są dla mnie bardzo ważne. Zresztą mieszkam również też na wsi. Na pewno nie będzie tak, że znaczna część środków będzie, że tak powiem, inwestowana na terenach miejskich. Tereny wiejskie są bardzo ważne. Najważniejsze wyzwanie tej kadencji. Panie redaktor, powiem szczerze, że piastując już urząd burmistrza Żnina od bodajże wtorku, dokładnie tak, to
uważam, że tym największym wyzwaniem to będzie rozwiązanie sporu z firmą Novago i kwestia tych trzech sporów związanych z odpadami. To będzie duże wyzwanie. Zobaczymy, jak to się potoczy, w którym kierunku to pójdzie. Jest to bardzo trudna sprawa, wielowątkowa, z którą myślę, będziemy musieli się my jako pracownicy urzędu, ale też radni Rady Miejskiej pochylić i wspólnie, myślę, wypracować taki konsensus, aby on był korzystny dla mieszkańców gminy Żnin. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Łukasz Kwiatkowski, kolejny włodarz wywodzący się ze starostwa powiatowego. Panie Łukaszu, raz jeszcze gratulujemy tak wielkiego zaufania, jakim obdarzyli Pana mieszkańcy gminy Żnin. Nie ukrywam, że liczę na współpracę, powodzenia w nowej roli i sukcesów dla dobra mieszkańców. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Waszego Radia FM.